16 czerwca obchodzimy wspomnienie świętego Benona, biskupa. Benon pochodził z arystokratycznej rodziny saskiej. Urodził się około roku 1010. Pobierał nauki u benedyktynów w Hildensheim, a potem w szkole katedralnej. Zaraz po ukończeniu studiów wstąpił do benedyktynów. Wyświęcony na kapłana w roku 1040 zdobył sobie wielki szacunek u mnichów. Niebawem wybrano go swoim opatem. Życie ascetyczne, a przy tym jego wielka roztropność w rządzeniu, zwróciły uwagę cesarza Henryka IV, za którego poparciem Benon został biskupem Miśni. Czas posługi pasterskiej Benona to trudny okres. Wybuchła wówczas otwarta wojna między cesarzem a papieżem świętym Grzegorzem VII. Benon opowiedział się po stronie papieża i jego reform. Cesarz najechał na jego diecezję i ograbił jej dobra biskupie. Benon musiał ratować ją ucieczką. Dopiero kiedy papież obłożył cesarza klątwą i cesarz był zmuszony udać się do Canossy, Benon mógł powrócić na swoją stolicę. Kiedy jednak Henryk IV ponownie wypowiedział papieżowi wojnę i zmusił go do opuszczenia Rzymu, zemścił się także i na Benonie, deponując go na sejmie w Moguncji. W roku 1085 papież Grzegorz VII zmarł. Benon, przekonany, że antypapież Klemens III jest jego prawowitym następcą, udał się do Włoch, by mu złożyć homagium. Kiedy jednak dowiedział się, że prawowitym następcą Chrystusa jest błogosławiony Urban II, opowiedział się za nim. W swojej diecezji przywrócił karność kościelną i uzdrowił administrację. Mimo podeszłego wieku, do ostatniej chwili posługiwał swojej diecezji słowem i listami pasterskimi. Zmarł w opinii świętości prawdopodobnie 16 czerwca 1106 roku, mając ponad 90 lat. Kult świętego Benona trwa nieprzerwanie. Jego żywota przypominają nawet cuda zdziałane za jego wstawiennictwem, tak za życia, jak też i po śmierci. Kanonizował go jednak dopiero papież Hadrian VI w 1523 roku. Wtedy też relikwie Benona umieszczono w godnym miejscu. Właśnie z okazji tej kanonizacji Marcin Luther wystąpił z gwałtownymi protestami przeciwko czci świętych. W czasie reformacji biskup Miśni, Jan VIII, przeniósł relikwie świętego Benona, by je ustrzec przed profanacją, do swojego zamku w Stolp. Stąd z kolei przeniesiono święte szczątki do Würzen, a potem do Monachium, gdzie złożono je ostatecznie w tamtejszej katedrze w roku 1580. Święty Benon jest patronem Miśni, Monachium i całej Bawarii. Czczony jest jako orędownik chorych, rybaków i zwierząt domowych. Ikonografia przedstawia świętego Benona w szatach biskupich z rybą i kluczem. Według bowiem legendy, kiedy Benon udał się do Włoch jako wygnaniec, cesarz Henryk IV kazał klucz do katedry wrzucić do łaby. Kiedy święty wrócił na swoją stolicę, podano mu rybę, a w niej biskup znalazł klucz do katedry. Święty Benon jest mało znany w Polsce, ma jednak swój kościół w Warszawie, a przy nim bractwo pod wezwaniem świętego Benona, założone w 1623 roku. W roku 1629 biskup poznański Maciej Łubieński, do którego diecezji należała Warszawa aż do roku 1794, ufundował przy tym kościele klasztor dla zakonników, zwanych benonitami, którzy mieli roztaczać opiekę nad sierotami, starcami i opuszczonymi w stolicy. W 1787 roku fundację tę przekazano świętemu Klemensowi Hofbauerowi, którą prowadził do roku 1808. Dziś gospodarzami tego kościoła są redemptoryści. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Benonie dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.